No nie wiem, czy wiecie, ale Adam wypracował sobie taką metodę, że nie angażuje ani złotówki i na tym zarabia, tak? No bo całkowity koszt wykończenia też ponosi deweloper. Tak jest, tak. No to jest jedna z metod, w której działamy na tym rynku pierwotnym. Cześć, Patryk Sołtysiak z tej strony. Jesteś właśnie na kanale Flip na Pierwotnym, gdzie jak sama nazwa wskazuje, mówimy o tym, jak, gdzie, kiedy i po co obracamy mieszkaniami właśnie na rynku pierwotnym. Dzisiaj jesteśmy w Toruniu, gdzie będę widział się właśnie z Adamem Jaryszem, prężnie działającym na rynku właśnie toruńskim i bydgoskim. Adam jest uczestnikiem naszych warsztatów i będzie też prelegentem na najbliższym zjeździe inwestorów rynku pierwotnego, który odbędzie się w Poznaniu 23 września. Adam dzisiaj przedstawi nam pewną ciekawą metodę, jak współpracuje z deweloperami i jak obraca mieszkaniami, nie angażując w to swojego kapitału. To co? Idziemy, zobaczymy, co ciekawego wymyślił. Chodźcie. Cześć, Patryk. Cześć, Adam, dobrze Cię widzieć. Cześć, cześć, Ciebie również. Co tam u Ciebie? Wszystko dobrze? Dobrze, dobrze. Dzieje się bardzo dużo, więc tak, jak najbardziej. Jest okej. Rynek w Toruniu i w Bydgoszczy działa. Działa, dokładnie działa i to działa intensywnie. Kredyt 2% też ku temu pomógł. No my działamy też w różnych obszarach tego rynku, bydgoski, toruński, ale też w różnych aspektach, więc jakby nie narzekamy na brak pracy, tak. No widać właśnie aktywnie tutaj też uczestniczysz w ramach tej inwestycji. Byś mógł powiedzieć, co tu mamy ciekawego w zasadzie? Teraz jesteśmy w Toruniu, inwestycja Podgórska 12, Developer Press, deweloper toruński, który też buduje w Bydgoszczy, no bo tam też się, że tak powiem, poznaliśmy, tam zbudowaliśmy te relacje. Osiedle, które powstało na takich starych terenach powojskowych, to on też taki koszarowy styl. Tak, styl, dokładnie wykańczania. No tak, no i jakby tutaj robimy mieszkanie pokazowe dla tego dewelopera, na które za chwilę Was zaproszę. No, mieszkanie pokazowe. Mhm. Okej, okay. No dobra, no widać, że osiedle, jeśli chodzi o zewnętrzne części, bardzo ładne. Zobaczmy, jak to wygląda w środku i poznajmy tą Twoją metodę działania. Tak jest, zapraszam. Jakie tutaj mamy mieszkanie? Co tutaj mamy? Mieszkanie o powierzchni użytkowej ponad 75 metrów kwadratowych. Mieszkanie dwupoziomowe. Właśnie skończyliśmy aranżowanie antresoli, która jest na górze. No, ciekawy układ. Nietypowy, jeśli chodzi o taką normalną mieszkaniówkę. Tak, dokładnie. No, z tego też powodu jakby no, deweloper poprosił nas o zrobienie tego mieszkania pokazowego. No, tak jak wspomniałem wcześniej, no, deweloper, z którym mamy już jakieś tam wcześniejsze realizacje, bo na przykład na jednej inwestycji w Bydgoszczy od dewelopera kupiliśmy 13 mieszkań i wykańczaliśmy, sprzedaliśmy pod klucz i tak to się jakby zaczęło tutaj między nami zazębiać. No i kiedy jest jakaś potrzeba, no to jakby wkraczamy i pomagamy też tutaj przy takich mieszkaniach pokazowych. Dodatkowo zajmujemy się sprzedażą tego mieszkania, więc jeżeli chodzi o takie aspekty czysto finansowe, to zarabiamy na wykończeniu i na sprzedaży, więc jakby też jest to jakiś sposób na zarobek na tym rynku pierwotnym, nie? Jeżeli ma się firmę wykończeniową na przykład. Tak, a deweloperowi też się opłaca współpracować właśnie z Wami. Dokładnie tak. No jakby wiesz, bierzemy na siebie tak naprawdę całą odpowiedzialność za wykończenie, czyli wszelkie jakieś tam reklamacje i tak dalej idą do nas, czyli jesteśmy na tej pierwszej linii frontu przy kliencie kupującym. No i też łatwiej nam jest to mieszkanie sprzedawać, no bo wiemy o nim wszystko tak naprawdę, tak? I my też sprzedajemy je jeszcze na etapie remontu, więc jak przychodzi klient, no to też możemy jeszcze pewne zmiany aranżacyjne robić, więc tak naprawdę jest to dodatkowa korzyść dla dewelopera. No i dla nas, no bo tak naprawdę zysk z remontu i ze sprzedaży jest podobny do flipów. No nie wiem, czy wiecie, ale Adam wypracował sobie taką metodę, że nie angażuje ani złotówki i na tym zarabia, tak? No bo całkowity koszt wykończenia też ponosi deweloper. Tak jest, tak. No to jest jedna z metod, w której działamy na tym rynku pierwotnym. No bo oprócz tych standardowych flipów, jakichś tam obrotów, cesjami i tak dalej, no wykańczamy te mieszkania właśnie na zlecenie deweloperów w postaci mieszkań na przykład pokazowych, tak? Gdzie deweloper wykłada swoje pieniądze, no ale też z racji relacji, które budujemy na przełomie jakby tych wszystkich realizacji, tych współprac, no jest nam łatwiej dograć takiego na przykład mega flipa. Z tym, że nas mega flip też polega na tym, że nie wpłacamy ani tych
5%, a nie 10%, tylko też wykładamy jakby swoje środki na remont tego mieszkania, też potem zajmujemy się go sprzedażą na, że tak powiem, własnych warunkach, nie? No, ale tutaj i tak działa olbrzymia dźwignia w postaci po prostu angażowania znacznie mniejszej ilości środków. Mhm. Na ile deweloperzy się godzą na takie odroczenie płatności i sprzedaż na tym niskim wkładzie? Wiesz co, no to jest trudne do oszacowania tak naprawdę, no bo z większością deweloperów w ten sposób też nie współpracuje, nie? No bo jakby nie każdy tego potrzebuje, natomiast no tutaj jest główna baza, no to są te relacje wybudowane, tak? Kiedyś pomogłem, kiedyś coś zrobiłem, kiedyś coś załatwiłem, kiedyś kupiłem ileś tam mieszkań, więc jakby no to na pewno nie jest tak, że podejdzie się z ulicy i już takie warunki będzie się miało, chyba że naprawdę deweloper jest w jakiejś takiej większej potrzebie, natomiast no na tym rynku, tak z tego co ja zauważyłem i tak jak my działamy, no to są te relacje wybudowane, nie? To jest to, żeby znaleźć taki model, w którym obie strony są wygrane, bo to o to chodzi. No właśnie, to jest bardzo ważne. Na rynku pierwotnym szczególnie można sobie wypracować te dobre relacje z deweloperami, którzy przecież nie sprzedają pierwszy i ostatni raz mieszkania. Robią to w zasadzie cały czas i no, można sobie zagwarantować pracę u jednego dewelopera. Jeżeli jemu się ta współpraca podoba, a widzi z tego korzyść, no to dlaczego nie? A czy zdarzało ci się mimo wszystko dograć takie warunki i tak współpracować z deweloperami, że tak powiem, z marszu? Że przychodziłeś z ulicy i mówiłeś, że tak, współpracujesz z innymi deweloperami i godzili się na to, czy nie? Wiesz co, żeby było ciekawiej, to właśnie ten deweloper, u którego jesteśmy, to właśnie tutaj było trochę bardziej z ulicy, natomiast no, kontakt też był z polecenia, nie? Więc to tak jakby może to pomogło. Natomiast ta pierwsza inwestycja, którą zrealizowaliśmy, to pierwsza pomysł, ta pierwsza współpraca, na której gdzieś tam jak takie metody współpracy udało się zrealizować, to była sytuacja, kiedy deweloperowi powiedzmy waliło się biuro sprzedaży, tak? I jakby był w potrzebie takie, żeby sprzedać kilkanaście mieszkań od razu. No i wtedy właśnie zakupiliśmy pakiet mieszkań i no i tutaj zaczęły się te relacje budowania, więc można powiedzieć, że z ulicy, aczkolwiek z ulicy to było też z jakiegoś tam delikatnego polecenia, nie? Więc to tak. Nie przypominam sobie sytuacji, żebym wszedł jako Kowalski bez znajomości i już takie rzeczy dograł. Ja tak nie zrobiłem, być może to działa. Nie próbowałem też, no bo jakby jakąś tą markę mamy zbudowaną i to już... No jasne. Sprawa nietypowa w zasadzie, też nietypowe mieszkanie, bo nie wiem czy też widzicie, mamy tutaj antresolę 75-metrowe mieszkanie? 75, tak. Tak jest, no jest ciekawe, tylko wymaga wykończenia, bo ludzie tego wyobraźnią jeszcze podejrzewam nie ujmują, stąd pewnie ta zgoda na współpracę, tak, dewelopera. Czy zawsze to są takie mieszkania raczej nietypowe, troszeczkę z innej bajki, można powiedzieć? Wiesz co, przy tych takich niestandardowych opcjach współpracy, kiedy rzeczywiście tego kapitału własnego nie angażujemy, tak, no to są często mieszkania jakieś takie problematyczne, a takie mieszkania, które u dewelopera stoją, albo ma taki segment takich mieszkań, no bo wtedy łatwiej jest znaleźć tą, wiesz, metodę win-win, tak, że my coś dajemy, deweloper coś na tym zyskuje i wtedy dużo łatwiej się rozmawia, no, też jak przedsiębiorca z przedsiębiorcą, tak, no każdemu chodzi o to, żeby to finalnie sprzedać, więc jakby taką metodę trzeba znaleźć. No natomiast też staramy się robić tak, żeby biorąc takie trudniejsze mieszkania, dogrywać te sobie łatwiejsze, no bo znowu ukłon musi być też trochę w naszą stronę, więc przy zakupach pakietowych bierzemy trochę takich, trochę takich. Natomiast jeżeli są to jakieś pojedyncze realizacje, no to tak, no to są takie mieszkania trudniejsze. Natomiast to, co powiedziałeś, tego typu mieszkania są trudniejsze do sprzedaży ze względu na to, że klienci nie potrafią sobie ich w jakikolwiek sposób wyobrazić, zwizualizować, tak? No tutaj na antresoli była jedna wielka przestrzeń, nie było nic, bo jakby ze względów tam różnych technicznych, formalnych i tak dalej nie można było tego dzielić. My natomiast zrobiliśmy tam dwie sypialnie, łazienkę i jeszcze taki dodatkowy pokój, więc jakby podzieliliśmy to w taki sposób, w który klient może sobie wyobrazić, tak? Już teraz jak stoją ścianki i tak dalej, no to też inaczej to odbiera niż jedną przestrzeń, tylko wiecie, jakieś tam linie na podłodze, jasne, staśmy porobione, nie? Jesteś w stanie zdradzić słuchaczom, ile na takim projekcie jesteś w stanie zarobić? Jestem w stanie zdradzić, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o bez tych kosztów sprzedażowych, bez tego, co zarabiamy też na sprzedaży dodatkowo, no to jest 15-20 tysięcy. No to jak nie. Przy takim zaangażowaniu, a właściwie nie zaangażowaniu kapitału, no to i tak wygląda to bardzo dobrze.
Okej, okay. A jakieś inne sukcesy ciekawe, jeśli chodzi o obrót mieszkaniami na rynku pierwotnym, oprócz tej metody, którą poniekąd zdradziłeś, a podejrzewam, że szerzej o niej powiesz na najbliższym zjeździe inwestorów. Tak jest, no tam będzie to bardziej w szczegółach rozpowiedziane, jak to robić, w jaki sposób do tego doszliśmy i dlaczego w ogóle takie rzeczy udało się dograć. Sukcesy. Znaczy, wiesz co, no, zarabialiśmy na mieszkaniach 80 tysięcy, co na rynku bydgoskim jest trudne do zrobienia. Sprzedawaliśmy pakiet mieszkań na cesjach, sprzedawaliśmy mieszkania, kupiliśmy pakiet 13 mieszkań na przykład trudnych i też wszystko udało się sprzedać przed wpłatą tych 90%, wzięliśmy to we dwójkę, więc to są takie sukcesy, które były obarczone jakimś tam ryzykiem, natomiast gdzieś tam pracą się to udało zrobić. Więc tak, no, mam też kilka fuck-upów, ale o tym chyba porozmawiamy. No dobra, no właśnie. Myślę, że przenieśmy się do takiego przykładowego, wykończonego mieszkania przez firmę Adama. Okej, okay, przeszliśmy przez magiczny teleport i znajdujemy się już w wykończonym mieszkaniu, wykonanym przez Twoją firmę IJN Wykończenia. Tak jest, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, jest skala, działasz sobie ładnie, ale podejrzewam, że tak od zawsze nie było. Czy możesz powiedzieć, co robiłeś wcześniej i co sprawiło, że znalazłeś się tu i teraz? Czyli innymi słowy, jaki był Twój game changer? Więc tak, wiesz co, no ja odkąd skończyłem 18 rok życia, to pracowałem, właściwie no pracowałem wcześniej, ale taka legalna praca była zaraz po skończeniu 18, czyli po zdobyciu pełnoletności. Przeszedłem właściwie przez wszystkie szczeble kariery jakby zawodowej, od tam pracownika fizycznego, poprzez jakiegoś tam menadżera. Byłem też kimś takim jak koordynator projektów. Skończyłem na kierowniku produkcji, miałem pod sobą tam kilkadziesiąt osób. No i jakby to był taki moment, w którym coś mi nie pasowało. Jakby no nie mogłem już wyżej, bo wyżej już było tylko właściciel firmy, właściwie wtedy właścicielka. No i to też się zbiegło z moim pierwszym flipem, chociaż jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to się nazywa flipem, czyli ze sprzedażą mojego prywatnego mieszkania. Zobaczyłem, że można na tym zarobić. Jakoś tak udało się połączyć kropki, znaleźć szkolenie, które odpowiedziało mi na pytanie, co z tym tematem zrobić. No i tak to się zaczęło, potem też poszedłem do Was na szkolenie i no i tak zacząłem swoją przygodę z rynkiem pierwotnym, no bo te wykończone mieszkania, tudzież niewykończone też, ale nowe, czyli te nie śmierdzące klatki, tylko budynki świeżo budowane, jakoś tak do mnie bardziej przemówiły. I stąd jakby cała ta moja obecność na tym rynku. Jasne. Powiedz w takim razie, w trakcie trwania, bo już o sukcesach mówiliśmy, wiem, że działasz, masz dużą skalę, o tym też za chwilę, to może powiedz, jakie były trudniejsze momenty? Czy były jakieś porażki? Tak, no, jeżeli chodzi o takie trudniejsze momenty, no to na pewno są takie momenty, kiedy już brakuje finansów, a jest dużo rzeczy do zrobienia i trzeba wtedy kombinować, więc to są takie bardziej stresujące momenty. Natomiast jeżeli chodzi o tą porażkę, no to był jedna z pierwszych inwestycji, którą robiliśmy. I to była inwestycja, na której straciliśmy, no tak finalnie pewnie w okolicach 60 tysięcy. Kiedyś myślałem, że 50, ale potem sobie to przeliczyłem i było 60. Więc no, udało się stracić na nieruchomości. Już wiem dlaczego, po prostu przeszacowaliśmy pewne rzeczy, przeszacowaliśmy remont, bo tam dużo pieniędzy wrzuciliśmy. Rzeczywiście na mieszkanie, które miało powierzchnię tam 53 metrów kwadratowych, było tak naprawdę mieszkanie dwupokojowym. Nie ten klient, nie to wykończenie i tak dalej, więc kilka takich składowych się złożyło na to, że finalnie musieliśmy to sprzedać jakby poniżej tak naprawdę kosztów wytworzenia naszego, nie? Więc sześć dych w plecy, no i to był też taki moment. No i teraz IJN Wykończenia. Tak jest, IJN Wykończenia, ale już nie wykańczamy siebie, tylko wykańczamy mieszkania. Więc tak, ale wiesz co, to był też taki moment, w którym jakby miałem dwa wyjścia, albo dać sobie z tym spokój, no albo odrobić pieniądze. No i stwierdziłem, że no, jakby lepszego sposobu na odrobienie takich pieniędzy niż te nieruchomości nie ma. No natomiast na pewne rzeczy trzeba było zmienić, pewne rzeczy już się zdążyłem nauczyć, sprawdzić, no bo też ta sprzedaż tego mieszkania trochę trwała i pewne analizy zostały poczynione. No i od tamtego czasu nie straciłem na mieszkaniu. Okej. Okay. Powiedz, w całym procesie, jakbyś miał wybrać punkt, który lubisz najbardziej i punkt, który najchętniej byś oddelegował i w ogóle się tym nie zajmował. Okej. Okay. Jak to wygląda u Ciebie? Wiesz co, punkt, który lubię najbardziej, to chyba są spotkania z deweloperami mimo wszystko. No bo lubię to takie partnerskie rozmowy. Wiesz, no deweloper jest przedsiębiorcą, ja też przedsiębiorcą jestem. Wspólnie idziemy w tym samym kierunku, wspólnie chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, żeby sprzedać towar, który mamy, tak? Jakby tak rzeczowo to ujmując. No i jakoś tak jest, że z tymi deweloperami mi się fajnie rozmawia. Mamy flow. Rzecz, którą najchętniej bym oddelegował, to mimo, że jakby to lubię,
to rzecz, która mi zabiera najwięcej czasu, to jest koordynacja remontów. Mimo wszystko. Próbowałem to oddelegowywać, się nie udało, teraz znowu robię to wszystko sam. Mamy to jakoś tam poukładane, jeszcze brakuje procedur, żeby to jeszcze może bardziej zeskalować. Natomiast tak, to jest taka rzecz, która zajmuje dużo czasu, głównie dojazdy na te nieruchomości i jakby kontrola tego na miejscu. A reszta rzeczy, no i homestaging. Ja jestem facetem, więc jakby nie znam się na tych wszystkich kolorkach i jaki kwiatek pasuje do jakiej firanki w ogóle, więc to jest rzecz, którą mam oddelegowaną. No ale tak, ale to są te rzeczy, które lubię najmniej z tego wszystkiego. Najbardziej to są te spotkania z deweloperami, czy te rozmowy, budowanie relacji. To myślę, że to jest ta działka w tym wszystkim, no, która mnie najbardziej kręci. Nie ukrywam, że myślę podobnie. Jeśli chodzi o same wykończenia, powiedz, czy od zawsze jak przeszacowałeś te koszty, a to miałeś pewną smykałkę do tego, żeby jednak sprawdzać ekipy, wiedziałeś, co oni robią, czy to było tak, że miałeś totalnie dwie lewe ręce i po prostu tego wszystkiego się nauczyłeś? Wiesz co, tak, no miałem totalnie dwie lewe ręce do remontu, wszystkiego nauczyłem się w trakcie. Na szczęście miałem takie szczęście do ekip, że dużo i uczyłem się od nich i one były dość i są nadal samodzielne, więc gdyby nie te osoby, z którymi współpracuję, jeżeli chodzi o ekipę, no to na pewno nie robiłbym tego, co robię, albo przynajmniej nie w tej skali, bądź nie z takim mimo wszystko gdzieś tam spokojem, nie? Więc tak jak wiem, że na rynku jest problem z ekipami, tak ja mam to szczęście, że z nimi problemów nie mam. No i jakby to jest też taka wartość, którą rzeczywiście tutaj w tej firmie najbardziej sobie cenię, ekipy budowlane, z którymi współpracuję. No. Okej, okay. Mówiliśmy sobie, mówiłeś o rynku, to może chwilkę porozmawiamy sobie właśnie o twoich lokalnych rynkach, tak? Takich miejscowościach dużych, ale nie największych. Tak, no Bydgoszcz no, ma 300, ostatnio czytałem 330 chyba 5 tysięcy osób zameldowanych, natomiast Bydgoszcz jeszcze jest takim miastem, które jest, znaczy ja tak uważam, że ono jest takie podzielone. Mamy Bydgoszcz jako centrum miasta i mamy dzielnicę Fordon, która, żeby było ciekawiej, miała wcześniej prawa miejskie niż sama Bydgoszcz, potem zostało gdzieś tam dołączone, więc mamy takie dwie niezależne ośrodki jakby życiowe. Ludzie z Bydgoszczy nie kupują mieszkań w Fordonie, a Fordoniacy raczej słabi w Bydgoszczy, mimo że to jest jedno miasto. Więc specyficzne na pewno tutaj działanie i trzeba zobaczyć, w którym rejonie jakby nam się lepiej operuje, obraca nieruchomościami, które lepiej czujemy. Jeżeli chodzi o jakby specyfikę mieszkań, którą sprzedajemy, my teraz nastawialiśmy się, no małe mieszkania to schodzą, tak jakby wszędzie schodzą, inwestorzy kupują, osoby, które no jakby szukają pierwszego mieszkania i tak dalej, te małe mieszkania kupują bez problemu, ich na rynku nie ma, bądź jest ich bardzo, bardzo mało, natomiast my nastawiliśmy się bardziej na te większe mieszkania 80+. Też no jakby firma i o ten wykończenia idzie bardziej w tym kierunku wykończeń wysokojakościowych, wykończeń premium, chociaż ten rynek premium w Bydgoszczy to też jest takie słowo, takie wrażenie, które nie do końca jeszcze funkcjonuje. No natomiast tak, w tym kierunku podążamy, więc no ten klient gotówkowy, klient z wyższym portfelem no jest bardziej zauważalny przy tych mieszkaniach o wyższym metrażu. Nie? To jest ten kierunek, no, który my obraliśmy. Jasne. A powiedz, czy jeśli chodzi o specyfikę takich lokalnych rynków, dominuje gotówka, kredyt? Jak to wygląda, jeśli chodzi o dynamikę samego rynku? Okej. Tak jak rozmawiam z innymi fliperami, to jest różnie. Myślę, że tak pół na pół teraz. Tak samo u deweloperów. Ostatnio mamy, że tak powiem, objazdówkę wśród deweloperów. Objeżdżamy, sprawdzamy, co u nich się dzieje i tak dalej, no bo też tworzymy nową usługę, o której pewnie za chwilę będzie opcja, żeby powiedzieć. No to też te sprzedaże gotówkowe do sprzedaży kredytowych, u jednego 70%, u innego 20%, bo to znowu zależy od lokalizacji, od towaru, który jest. Natomiast u nas, ja dawno nie sprzedałem mieszkania klientowi kredytowemu, raczej to są klienci gotówkowi, no bo mówię, bo też jakby taki mamy produkt. Produkty bardziej wymagające, więc no też dla innego klienta. Dla klienta, który był, jest i pewnie będzie, nie zważając na jakieś tam problemy, które są na rynku, czy jakieś inne takie, nie wiem, konflikty, covidy, czy inne takie nieprzewidziane sytuacje, nie? Powiedz, no właśnie, bo wspomniałeś o usłudze, którą planujecie wykonywać szeroko na rynku. Z racji twojej zbudowanej skali i też ilości mieszkań, które obsługujecie w tej chwili, co to ma być? Wiesz co, jakby z racji tych relacji, które budujemy z deweloperem, z racji tego, jak działamy, co robiliśmy, no to stwierdziliśmy, że brakuje jednej usługi na rynku. My to nazywamy tak w sumie konsjerżem rynku pierwotnego. O co chodzi? Jakby flipując, będąc pośrednikami, no bo robię to ze wspólnikiem,
tudzież jakby wykańczając te mieszkania pokazowe pod klucz i tak dalej dla deweloperów, odzywały się do nas osoby, które poszukiwały mieszkań z rynku pierwotnego. Niekoniecznie z naszego portfolio, tylko wiedziały, że na tym rynku działamy i pytały, czy mamy jakieś mieszkania, czy możemy coś załatwić tego dewelopera i tak dalej. Jak już to załatwiliśmy, to przychodziły do nas, czy powiem, że w odbiorze technicznym, ewentualnie w wykończeniu, czy nawet w zarządzaniu najmem, no bo taką usługę też robimy. No i stwierdziliśmy, że zrobimy z tego jedną usługę, czyli robimy coś takiego jak taki one-stop shop, że klient do nas przyjdzie i może z oferty bydgoskich deweloperów, no bo jakby będziemy działać tylko jakby z tą usługą na razie na rynku bydgoskim, potem planowane są może jakieś franczyzy, zobaczymy. Mamy dzięki temu najszerszą bazę ofert deweloperskich, więc wiesz, możemy po pierwsze prowadzić własne statystyki, co gdzie się najlepiej sprzedaje, na jakim osiedlu, jakie mieszkania, więc pod kątem naszych potem prywatnych inwestycji jest to bardzo, bardzo cenna informacja i najbardziej rzetelna tak naprawdę z dostępnych na rynku. No i też z racji tego, no, że z tymi deweloperami współpracujemy i mamy jakieś takie relacje, to w przypadku ich inwestycji możemy im na przykład podpowiedzieć, co na jakim osiedlu było najlepiej zbudować, jak podzielić na przykład sobie inwestycje, żeby było to fajnie sprzedawalne. No a w przypadku cesji, flipów, no to też wiemy, co i jak zrobić. Więc... No, myślę, że pomysł ciekawy, brakuje takich specjalistów na rynku lokalnym. Podejrzewam, że pomimo nawet rosnącej świadomości klientów, może być ta usługa rozchwytywana. Tak, wiesz co, świadomość świadomością, bo jakby też mamy przykłady osób, które z tym rynkiem deweloperskim, rynkiem pierwotnym są za pan brat, natomiast jeżeli wchodzą do gry emocje, twoje prywatne pieniądze, to ta świadomość, ta wiedza, którą masz, no gdzieś tam idzie na drugi plan i czasem można popełnić głupstwo. No, my mamy być właśnie taką osobą, która jakby poprowadzi cię przez ten cały proces zakupu. Nie? Wiemy, że to jest usługa skonkretyzowana na osoby, które też się docenią, czyli mają trochę więcej czasu, znaczy trochę mniej czasu, ale trochę więcej pieniędzy i są w stanie zapłacić za to, żeby być spokojnym. Nie? To jakby jest pod tego klienta zrobione. Wracając do strategii działania i różnych metod, którą najbardziej cenisz, którą najbardziej lubisz, jeśli chodzi o obrót na rynku pierwotnym? Taką, która ma najwyższy zwrot, czyli taką, gdzie nie trzeba wkładać własnych pieniędzy. Tak, no to najbardziej cenię, najbardziej lubię. No natomiast tak, no my inwestując pieniądze patrzymy na zwrot z inwestycji. Czyli no, jakby, bo nie sztuką jest wydać, wiesz, milion na zakup mieszkania i wykończenie zarobić na tym 100-150 tysięcy w rok, tak? No bo jakby takie mieszkania gdzieś tam trzeba liczyć, że sprzedadzą się minimum 6 miesięcy. Nam bardziej zależy na to, żeby, nie wiem, włożyć 100-150 tysięcy i wyciągnąć z tego, nie wiem, 30-40, 2-3 miesiące. Czyli no to, z czego robimy najwięcej, no to jest wykładanie kasy tak naprawdę tylko i wyłącznie na wykończenie mieszkania, no i sprzedaż go na własnych zasadach. Czasem zdarza się nie wrzucać tych pieniędzy, a też sprzedawać za jakby ustalone przez nas warunki, no i to są właśnie te flipy za 0 zł, które robimy, o których szerzej trochę opowiem na zjeździe też, nie? Powiedz, bo też mamy, podejrzewam, sporo osób takich początkujących, bardziej jeśli chodzi o doświadczenie. Co byś im radził, jeżeli są przed pierwszym takim flipem na rynku pierwotnym? Więc tak, wiesz, jeżeli chodzi o mój przykład, o to, co ja robiłem, co mi pozwoliło być na tym, w tym miejscu, w którym jestem teraz, no to przede wszystkim zdobywanie wiedzy. W każdym możliwym momencie, w każdym możliwym aspekcie tą wiedzę starałem się zdobywać po to, żeby właśnie potem przy rozmowach z deweloperami czy przy rozmowach z klientami no być profesjonalistą. No bo jakby rynek jest teraz taki, że tych osób, które flipuje, osób, które działa w nieruchomościach, jest masa. Na każdym kroku ktoś gdzieś coś kupuje, wynajmuje, sprzedaje i tego jest naprawdę dużo. Więc no, według mnie tylko osoby, które mają tą wiedzę, są profesjonalne, przede wszystkim rzetelne i etyczne, bo to też jest bardzo ważna cecha, no sobie poradzą. No, przynajmniej na tym rynku, na którym ja działam, to zauważyłem. No, wiedza. A dla takich osób, które już funkcjonują, działają i są wśród tych wielu fliperów, co byś im radził, jak mogą się wyróżnić, jak mogą jeszcze lepiej działać? Okej, no to co powiedziałem też przed chwilą, rzetelność i etyka, jakby to jest to, czego na rynku brakuje, więc jeżeli jakieś tam rzeczy robimy, no to róbmy je z odpowiedzialnością pełną, tak? No ja wszystko sygnuję, że tak powiem, swoim imieniem, nazwiskiem. Moja firma też jest skojarzona bardziej ze mną niż z marką IOTN. No właśnie dlatego, że wszystkie działania, które robiliśmy, były spójne, panowały jasne zasady współpracy i tak dalej. To jest taka wartość, która myślę, że w każdej firmie, na każdym rynku i w każdej działalności, branży i tak dalej jest taką rzeczą, która powinna być standardem.
ale teraz mając ten standard, to się mega wyróżniasz i jakby to jest takie moje podejście i moja, moja uwaga do wszystkich osób, które działają. Okej, okay. A sam rynek pierwotny? Najbliższe 2 lata, jakbyś określił? W którą stronę będziesz szedł? Wiesz co, jak nie będzie wojny, COVID-u, albo czegoś innego, czego nie przewidzimy. Wiesz co, nie wiem. Jakby szczerze mówiąc, nie wiem, bo patrząc na... Będę się wypowiadać o rynku bydgoskim. Jakby mamy już takie ceny nieruchomości, które no, według mnie są sufitem dla Kowalskich. Już wyżej to, czy teraz będzie wiesz, 10 czy 13 za metr, to i tak te osoby tego nie kupią. Więc jest rynek inwestora, to na pewno, czyli osoby, które mają gotówkę, to te mieszkania będą dalej kupować. Tych mieszkań w Bydgoszczy też jest w okolicach tam 30% mniej niż było jeszcze 2 lata temu. Świeże te statystyki będą miały za 3 miesiące, więc zobaczymy rzeczywiście jak to wygląda. No dlatego no, ceny będą rosły, bo to jakby jest nieuniknione, bo i cena wytworzenia i jakby no popyt, który będzie spowodowany tym, że podaż będzie mniejsza. Jakby tak, taka korelacja spowoduje, że te ceny będą wyższe, natomiast tych Kowalskich będzie po prostu mniej. Jeżeli rząd znowu czegoś nie wymyśli, słyszałem o kredycie jakimś 0%, może będą dopłacać do kredytu jeszcze więcej, nie wiem, no to raczej to się nie zmieni. No, no mają rewitalizować wielką płytę, także tak, też tu może się sytuacja poprawić, może jednak... Zobaczymy po październiku. Tak jest, zobaczymy co będzie finalnie po wyborach. No dobrze, Adamie. Czy jest jeszcze jakaś złota zasada, którą przekazałbyś na koniec słuchaczom? Myślę, że taka złota zasada to jest taka, żeby po prostu działać i się nie bać. Co ma być, to będzie i tyle. No jeżeli działa się no właśnie na tych wszystkich zasadach, o których powiedziałem wcześniej, czyli i etycznie, i rzetelnie, i profesjonalnie, no to myślę, że taka osoba sobie poradzi w każdej sytuacji. Kwestia czasu, który trzeba sobie dać, a czas, jak to mówię, mi tak upłynie, no? Dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Myślę, że widzom się też podobało. Adam będzie również z nami, tak jak wspomniałem wcześniej, na najbliższym zjeździe, już 3. zjeździe inwestorów rynku pierwotnego w Poznaniu 23 września. Więc jeżeli chcecie posłuchać Adama, jego strategii działania, o których wstępnie dzisiaj wspomniał i innych prelegentów, no to zapraszam Was serdecznie na stronę www.zjazdinwestorow.pl. I do zobaczenia. Do zobaczenia, zapraszamy.